Dzień dobry kochani, witajcie serdecznie. Dzisiaj będzie o tłuszczach, a konkretnie o tłuszczach do smażenia. Jeśli chodzi w ogóle o rolę tłuszczy w naszej diecie, jest bardzo dużo takich nieporozumień, dlatego że lata propagowania niskotłuszczowej diety przyczyniły się fatalnie do wzrostu zachorowań na choroby naczyniowe i choroby serca. No skoro już wiemy, że te tłuszcze są ok i powinny w diecie zajmować stosunkowo dużo miejsca, to przyjrzyjmy się teraz całemu procesowi obróbki termicznej, który nazywamy smażeniem. Od razu powiem tak, nie jestem fanem smażenia i uważam, że jest to najgorszy z możliwych sposób obróbki termicznej, ale jeżeli już musisz koniecznie sobie coś usmażyć, rób to z głową. Po pierwsze, musisz mieć odpowiednie naczynie do tego, czyli patelnię najczęściej, która ma odpowiednią powłokę, gdzie to wszystko się tak nie przykleja i nie przypala. Po drugie, jaki tłuszcz? Otóż tłuszcze, które używamy spożywcze, możemy podzielić z grubsza na dwie kategorie: zwierzęce i roślinne. Te zwierzęce ogólnie nazywamy nasyconymi, one mają dużo wyżej punkt dymienia, rozpadają się w dużo wyższych temperaturach i jakoś tam nadają się do tego smażenia. Natomiast tłuszcze roślinne, które nazywamy jedno- lub wielonienasyconymi, w postaci olejów, one mają konsystencję płynną w temperaturze pokojowej, co już sugeruje, że temperatura tutaj ma kluczowy wpływ. Wybierając te oleje roślinne, kierujemy się różnymi komunikatami producenta. Jednym z takich popularnych komunikatów jest olej z pierwszego tłoczenia. Otóż moi mili, nic to nam kompletnie nie mówi, ani o właściwościach tego oleju, ani o procesie pozyskiwania. To, czego szukamy, powinno mieć komunikat tłoczony na zimno, czyli bez rafinowania, bez procesów, które już eliminują bardzo dużą ilość składników odżywczych na etapie produkcji. Taki olej ma bardzo krótki czas przydatności do spożycia i powinien być przechowywany w ciemnej butelce, żeby zapobiec wszystkim procesom oksydacyjnym. A więc takich olei jest bardzo mało na rynku, możemy je kupić tylko raczej w niszowych sklepach, natomiast w supermarketach wielkich coś takiego będzie bardzo trudno nam znaleźć, ale pamiętajmy, że taki olej jest bardzo cenny dla naszego organizmu, ale tylko w postaci na zimno, czyli bez podgrzewania. Używamy go wtedy do różnego rodzaju sałatek jako dodatek. Jeśli już więc musisz smażyć, sięgnij po tłuszcze, które się do tego jakoś nadają. Niech to będzie na przykład olej kokosowy, olej palmowy, ale obydwa te oleje nie mogą być rafinowane. Możesz sięgnąć również po smalec gęsi. Smalec wieprzowy raczej nie polecam, dlatego że metabolizm tego zwierzęcia, jak i jego sposób detoksykacji pozostawia dla nas wiele do życzenia. Możesz oczywiście jeszcze użyć masła klarowanego, ponieważ elementy palne, które się łatwo tam palą, takie jak kazeina czy laktoza, zostały z niego usunięte. Także wybieraj mądrze, mam nadzieję, że trochę Ci pomogłem. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.